bo Vinted to jest trochę taki, kurde... Kurde, randkowy. Ej, serio, jaką macie opinię na temat ASMR? Czy was to denerwuje, czy was to uspokaja? Bo mam wrażenie, że są tylko dwie grupy i nie ma nic pomiędzy. Dzień dobry moi kochani, z tej strony Nanami-chan i witam was z powrotem na moim kanale. I dzisiaj... Uwaga, 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 werble poproszę. Jestem mega podekscytowana i mam nadzieję, że wy też, ponieważ rozpoczynamy tym odcinkiem nową, słuchajcie, serię, która będzie się pojawiać raz w miesiącu. Będzie ona związana z testowaniem rzeczy z Vinted. Wejdziemy sobie w to, tak powiedziałabym, spokojnie, na luziku, więc słuchajcie, to jest totalnie chillerski odcineczek. Mam nadzieję, że masz herbatkę, mam nadzieję, że masz szameczkę, przygotuj sobie i słuchaj, to jest akurat format, do którego jesteś, myślę, że u mnie przyzwyczajona, ponieważ będziemy robić haul zakupowy z ubraniami. Mały life update, co tam u mnie słychać? Słuchajcie, wymiana szafy nadal trwa w najlepsze i gdzieś w głowie mam taki dziwny pochuk: sprzedaj wszystkie spodnie. Zacznij chodzić tylko w spódniczkach. Ale nie wiem, czy to nie jest już zbyt fabuła życia. Czy robimy coś takiego? Dajcie znać. No i oczywiście kruszyny, co tam u was? Live update'ujcie. Ploteczki, plotunie, ciekawostki, żale, smutki. Mam nadzieję, że możemy zostawić już gdzieś tam za kątem, ale jeżeli chcecie, piszcie, pogadamy sobie. A my już, żeby nie przedłużać, to zaczynamy! A różne kategorie, to znaczy makijaż, rzeczy do kuchni, ozdabianie domu. Tam można kupić wszystko. Co dowodzi to, że ostatnio w moim DC vintedziarskim doszłam do tego. Jaki to jest raczek biznesu! No dobrze was ciotka Nana wychowała, dobrze. Ale wydaje mi się, że kurde, korci mnie, żeby to kupić za stówkę. A ja wam, kochani, jeszcze chciałam powiedzieć, że mamy teraz nowe godziny spotkanek, ponieważ widzimy się co środę o godzinie 15. Właśnie tutaj! Więc mam nadzieję, że dzwoneczek wraz ze subskrypcją... Subskrypcją jest już kliknięty. Z wielką radością oznajmiam, że Jay Fashion wraca do łask i mam wrażenie, że to jest styl, w którym jednak czuję się najpewniej, najładniej i po prostu stara miłość nie rdzewieje, jak to się mówi. Tą przecudowną, przepiękną spódniczkę z Ankrusz powiedziałabym nawet, że sobie troszeczkę żgnijcie sobie albo przygotujcie miski. Wymanifestowałam, bo ja ją zaobserwowałam, słuchajcie, na Vinted z 6-5 miesięcy temu. I ja sobie mówiłam, ja muszę taką mieć, bo po prostu, kurczę, taka perełka z Ankrusz to jest coś naprawdę... No wow! No i te... serduszkowe kieszonki. No i te serduszkowe kieszonki. Obszyte koronką z materiałowym haftem misia z czerwoną bordową kokardą. Teraz głębiej, o co chodzi w tej serii? O to, że wszystko muszę wam pokazać w praktyce. Żeby nie było, że jest to kolejna rzecz, którą po prostu pierdolnę sobie o ścianę i... będzie na mnie patrzeć z górnej półki, tylko będzie cały czas w moim życiowym obiegu. To cudo! To jest po prostu jakiś hicior. Zobaczcie, jaką piękną bluzeczkę upolowałam za, no, umówmy się, w maku już praktycznie za tyle nie zjecie. Bluzeczka jest właśnie w tym burgundowym odcieniu, który jest królującym. Wydaje mi się, że nadal. Ale po prostu połączmy to. No i siema! Witam w tym przepięknym, przecudownym, przeuroczym outficie, który jest
po prostu, no... Skromnie mogę powiedzieć, że 10 na 10. Co bym tu ewentualnie dodała? Jakieś kolczyki albo kokardki. Co prawda mam opaskę, ale kokardki, spineczki, bo kokardek, słuchajcie, nigdy za wiele. Ale dobra, przyznać się, kto na początku, jak usłyszał, że będziemy to łączyć, powiedział... Nie no, ona ma posrane w ogóle. Do tej stylizacji dobrałam tą oto torebeczkę. Ona jest dosyć, powiedziałabym, wiralowa w konkretnych kategoriach na Vinted. I ona jest czystym dowodem na to, że to od nas zależy, jaką wartość nadamy danym rzeczom. Bo ja ją kupiłam za tyle, a niejednokrotnie widziałam ją za około 100-120 zł. Także w wieku jeszcze 24 lat doszłam do wniosku, że torebki są naprawdę ładnym dodatkiem. Ja nigdy nie lubiłam nosić torebek, przyznam wam szczerze, byłam zawsze plecaczkowa. Plecaczek, okej, super. Teraz naprawdę lubię, ale może dlatego, że faktycznie idę w to, co mi się podoba, a nie w to, co jest na topie. Cudownym motywem łączącym stała się burgundowa kokarda. I zobaczcie, fakt, że mamy tutaj wszytą białą wstaweczkę, łączy nam się z torebeczką, z perełkami, z bluzeczką. Takim moim marzeniem największym byłoby dołączyć do tego jednak białe kozaki, takie wysokie, z kokardkami, bądź też jakieś sznurowane, wyższe buciki z kokardkami na platformie. Jeszcze takowych nie mamy, ale kochani, przysięgam w tym momencie, tu i teraz, na tą torebkę, że przyjdzie moment, kiedy takowe zaadoptujemy. Kochani, przerwa na naleśniczki. Tujemy. Przysięgam na tą kokardkę. Takiego pięknego mema ostatnio widziałam, że gdybyście mieli wybrać życie czy życie z kokardką, no to kurde, do życia z kokardką pełzam teraz wszyscy. To jest fajne, bo kokardka, słuchajcie, no dostajecie coś z kokardką i nie macie czegoś takiego, że od razu czujecie się lepiej, jakoś tak, nie wiem, ładnie, estetycznie, tak. Ja tak mam. Jeżeli wy tak nie macie, to przykro mi, bo mi się kokardka bardzo pozytywnie kojarzy, na przykład z jakimiś prezentami, albo też wszystkim, słuchajcie, co urocze, romantyczne, piękne, słodkie, cudowne, kochane. No nie wiem, ja nie mam złych emocji związanych z kokardką. Czy są ludzie, którzy mają? Kochani wy moi, czy to nie jest najcudowniejsza torebka, jaką kiedykolwiek widzieliście? Jeżeli nie, to już wiecie, że tak, bo kochani, to było jak strzała Amora. Wróciliśmy po godzinie 24 z dworu w Sylwestra, no i ja sobie usiadłam w kuchni, bo było mi mega zimno, robiłam sobie właśnie herbatkę. Coś mnie pokorciło, no, bo Vinted to jest trochę taki, kurde, portal randkowy, powiem wam. Tam można poznać tyle rodzajów ludzi i rzeczy i wszystkiego, że to jest szok. To była pierwsza rzecz, którą ja zobaczyłam 1 stycznia, wiecie, w środku nocy i stwierdziłam, takim oto tu sposobem moja alma została wystawiona na Vinted. Bo to po prostu nie jest już mój vibe torebki, ale jeżeli wasz, serdecznie zapraszam, jest to model, słuchajcie, już kultowy, uwielbiany przez Instagramerki, fashionistki w ogóle. On nie traci na wartości, on zyskuje na wartości, więc... Na pewno mogłaś w ogóle zauważyć, że coraz więcej tych misiów w mojej szafie, tak jak najbardziej, to jest właśnie dodatek, który odzwierciedla to, co czuję w tym, co noszę, jakby co. Mocno jak ta herbatka. Nie no, serio, kupiłam sobie herbatkę, która nazywa się Energia i ona jest z chili i ona naprawdę jest ostra. Piliście kiedyś ostrą herbatę? Jak nie, to jest w aptece i nazywa się Energia. Cena 30 zł za takie cudo, ponieważ była czerwona plamka. Moi drodzy, ja jestem po prostu in love. Nie mogę nic innego powiedzieć. Zobaczcie, to jest bluzeczka. Ona jest troszeczkę podstępna, bo tutaj możemy rozpiąć te guziczki, ale to i tak jest szyta, więc nic to dla nas chyba wielkiego nie wniesie. Chociaż zawsze można rozpiąć i wyeksponować bluzkę. Widziałam te sweterki też już na innych profilach. Vintedziar, vintedziarzy. Muszę wam opowiedzieć o moich najdziwniejszych klientach z Vinted. Bo niektórzy na przykład sobie życzą uwalone błotem buty. Słuchajcie, klient
nasz pan, tak? Klient nasz pan. I mam takiego ziomka, który tak kupuje i slej! Dobra. Koronkowe, piękne wykończenie, bardzo często widziane w granicach 120-90 zł. Za 30! Wiecie, co było trzeba zrobić? Kupić odplamiacz. Jedno pranie i nie ma śladu po tej szmince. No i kochani moi, drugi outfitorek skomponowany. Tym razem mamy tutaj spodeneczki, creepersy. Ja nie mogę, creepersy, słuchajcie. To są creepersy, które zamówiłam z myślą w 2014-15. Z myślą o tym, że je przefarbuję na czarno, bo ten kolor do niczego mi się nie przyda. I patrzcie to, drugi 2014. Tutaj myślę, że moglibyśmy pokombinować też z jaśniejszymi razy ich stopkami. Totalne softy, też wydaje mi się, że wyglądałoby to ładnie. Ale chciałam pociągnąć troszeczkę tego właśnie czarnego motywu ze względu na torebeczkę, no i jednak podeszwy, bo gdybyśmy dodali jasne, nie wiem, czy nie byłby zbyt miszmasz, chociaż let's check! Jak nie sprawdzimy, to się nie dowiemy, nie? Mój lifehack, słuchajcie, dupo dupą. O co chodzi? O to, że mam takie jakby getry zaciągane w kolorze skóry, niby modelujące, nie mam pojęcia, ale chodzi o to, że wyrównują kolor. Jak zakładacie czarne rajtuzy, to słuchajcie, przepraszam, u mnie na wsi tak się mówi tej. Więc proszę tutaj nie wybrzydzać, to wiecie, nie przebija, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No nie wiem, dajcie znać, którą wersję wolicie, czy z jaśniejszymi rajstopkami, czy z ciemniejszymi. Wydaje mi się, że z ciemniejszymi ma mocniejszy charakter, ten jasny daje taki bardziej soft. U niego było więcej pytań niż mrówków w mrowisku, bo to jest właśnie ten wiralowy buf. Znaczy nie wiem, jak to nazwać, falban bardziej. Wiralowy falban z Zary, który był wypuszczony i nagle go nie było po prostu. Tureckim targiem doszłam do właśnie posiadania tego przepięknego swetra. Jezu, kochani, ja uwielbiam swetry. Po prostu, no, ja czekam na okres, w którym mogę nosić swetry, bo to jest wygodne, piękne i ciepłe. Ja nie rozumiem, jak można wyjść na dwór nie będąc ubranym. Ale tak wiecie, na cebulkę. Bo ja po prostu, no nie, jak ja założę tylko kurtkę, to zawsze nienawidzę, jak jest mega zimno. Ale z drugiej strony lubię, bo właśnie wtedy mogę to nosić. No i się nie pocą jak świnia. Ta prześliczna spódniczka niesie ze sobą też małe story time, bo pomijając to, że jest to honey cinnamon, to moi drodzy, ja po prostu stwierdziłam, że ta spódniczka to jest po prostu do sweterka, którego przed chwilą zobaczyliście, ale po prostu jest też inna, nie jest jak te wszystkie. Wiecie, jest taka bardziej, nie wiem, jak to nazwać, ołówkowa. Przepraszam, że przeszkadzam. Kontrola subskrypcji. A, dziękuję, zaliczona. Też ją bardzo długo obserwowałam. Przyszła i okazało się, że przyszła bez paska. Ja już taka załamka, no nie? No ten pasek przecież w tej spódniczce robi największą robotę. Mamy kolejny element, który bardzo połączy nam wiele stylizacji, czyli serce. Przepraszam. Okazało się, że dziewczyna jest z Poznania, no także ja, słuchajcie, też mieszkam pod tym bardzo terrorystycznym miastem, że dojeżdżam tam raz w tygodniu, to też znam cheat kody, jak wejść do Poznania, słuchajcie, pokonując bossa bez konkretnych sztuczek. Nic nie musicie robić, tylko wpisać jeden kod. Pojechałam odebrać pasek, ale myślałam, że się dogadamy na godzinę 15, max 16, a jakoś tak przesunęło, że dopiero około 18-19 mogłyśmy się złapać. Ale samo to zrobiło mi dzień, nie wiem, czy ja tak mogę mówić, ale no przełożyło się w czasie, bo musiała jeszcze tam pojechać po coś do miasta sexy.
I wiecie, miałam beka cały czas. Nie dość, że udało mi się dorwać takie cudeńko w takiej cenie, to jeszcze kochana dołożyła mi do paczuszki, bo przyniosła to w takiej torebce po prezencie, bo to było właśnie w okresie świątecznym. Bon na 100 zł do wykorzystania na Allegro i moje kituszki bardzo podziękowały, słuchaj. Mamy za to zapas żwirku na miesiąc, no. Na pewno, nawet dłużej. Ale to, co najlepsze, to tam było Ferrero Rocher. Wartość tego zamówienia wtedy po prostu tak diametralnie wzrosła w moich oczach, że powiedziałam, no nie, no przecudownie. Ale chyba wiem, co jest przyczyną sprzedaży i będzie to właśnie ten pasek, bo na zdjęciu jest rozpięty i w moim przypadku też musi być rozpięty, chyba że dorobię sobie dziurkę. Chyba to zrobię jednak, bo zawsze można podkreślić talię. Jest naprawdę bardzo wygodna, jest taka właśnie misiowata. Nie wiem, jak się nazywa ten typ materiału. Wydaje mi się, że mam to na końcu języka, ale no podrzuć mi, please! Tak, dokładnie, kochani, dokładnie tak. Podobną stylóweczkę tworzyłam wam ostatnio, więc już tej tak nie nagrywałam. Natomiast zobaczcie, jak bardzo fajną bazą jest to, żeby mieć konkretne kolory w szafie. Te, w których się czujecie najlepiej, bo tak naprawdę możecie je miksować dowolnie w różnych wariacjach i to jest po prostu najlepsze. Odezwało się też do mnie całkiem sporo pszczółek bzykających, mówiących, że nie wiedzą, z czym ten sweter skomponować, bo mają go w szafie, skusiły go ich te falbany, ale nie do końca czują, z czym można to skomponować, żeby oddawało to ten klimat. I chciałam wam powiedzieć, że jeżeli wolicie bardziej normalne stylówki, to czuję, że będą się fajnie zgrywać z najzwyklejszymi, kochane, rurkami. Czarne, jeansowe, no perfecto. Wiecie, taki naturalny, zwykły, jednobarwny spodeń. Będzie dobrze to wyglądać, będzie dobrze. Lub ewentualnie, tak jak w moim przypadku, spódniczka, wtedy ona powinna być bardziej właśnie dopasowane, tak jak tu, bo kiedy się ją rozkloszuje, to ucinamy partię solową, słuchajcie, naszemu cudownemu sweterkowi. Misiowe buty, misiowa torebka. Jak ona jest ładnie zrobiona. Zobaczcie, na zdjęciu to wyglądało dużo, dużo gorzej. W rzeczywistości tych zniszczeń praktycznie nie widać, tym bardziej, że one są pod łapą, nie? Dobra, siema, wracam tutaj, słuchaj, pytam się ciebie, który ci się outfit najbardziej podobał? Jakie to było niepoprawne, niepoprawne? No przepraszam bardzo, ale... A tak na serio, napiszcie waszego faworyta albo znienawidzoną tutaj rzecz. Może jest jakaś taka, którą stwierdzicie I don't care. Dajcie znać, w jaką kategorię mam pójść w drugim odcinku, bo tych kategorii tam w apce jest sporo. Oj, kategoria, która będzie miała najwięcej łapek w górę, będzie tematyką kolejnego odcinka. Papryka, majonez, ketchup, chrzanu, krzak. A jeśli się już z wami żegnam i elo, dziękuję, love you guys. Eluwina, jesieniary, ale w sumie zima.